Jesteśmy teraz w bloku na ulicy Atutowej 7. Mamy dwie osiedlówki. Nie wiem, czy jest chyba Słajda, czy jakoś tak. Albo Vento. Najpierw przejdziemy się prawą. Znaczy lewą teraz. Dobrze, że osiedlówki jeżdżą na ulicy Atutowej. Atutowo 7. No i tutaj osiedlówki jeżdżą. Ale po modernizacji niestety jest przez Słajda. Ten na 12 puszczę. Po to, aby przejechać się drugim dźwigiem. Bo i tak jakaś pani z dzieckiem i rodzice weszli, to widziałem, że są dwie osiedlówki, no i dalej są. Dobra, zaczynamy od pierwszej ulicy. Dobra, teraz drugi przywołam. I konserwuję, więc serwis. Kabina ma trochę inną. O, drugi jedzie. O, patrzcie, mieszkanie, a drugi przyjechał. I ten jest przedziałem meblowym, słuchajcie. Po modernie przez Słajda jeszcze. Teraz idziemy drugą windą, osiedlówką z przedziałem meblowym. Po modernie przez Słajda. Co ciekawe, to tutaj jest, są naklejki konserwacji na Alei 3 Maja, słuchajcie. W Legionowie jeszcze na dodatek. Ale osiedlówki to takie nie widziałem. Ale nie widziałem takiej osiedlówki z tą kabiną. Z przedziałem meblowym. Idziemy na zero. Albo przez Vento jest po modernizacji, ja nie wiem. Jezu. Gąk jest jeszcze. Lepiej na to osiedle pojechać, bo nie takie, jeśli chodzi o Białe, no to złamy, a tutaj chodzi o osiedle, to zręby są. Ale kilka wymian jest niestety, jeśli chodzi o osiedle Poraja na warszawskim Tarchominie. No ale niestety osiedlówki co tu jeżdżą. Tu jeszcze ma, no właśnie na Kocisów jest wymiana od razu. Boże, i te drzwi. Czekaj, zamknę te drzwi. Chcemy, tu były dwie windy zręb. Po modernizacji przez Slide i Vento chyba w bloku na ulicy Atuta 7.